stary, nie wiedziałem, że tu jesteście. Poczekajcie. Siema, tu możemy rozmawiać, goście i gościuwy. Witam w kolejnych grach od widzów. Partnerem dzisiejszego odcinka jest MSI, a dokładnie ich niesamowity monitor. Jak widzieliście, nie fajnie jest żyć w krzywym zwierciadle, ale teraz życie stanie się prostsze. A wszystko za sprawą płaskiego 27-calowego monitora Ultra Wide QHD z częstotliwością odświeżania 165 Hz i matrycą Rapid IPS. Posiada kropki kwantowe, jest kompatybilny z G-Sync, ma aplikację Gaming OSD i posiada w pełni regulowaną podstawę. Posiada też ekskluzywny tryb konsoli, który może automatycznie akceptować sygnały 4K na monitorze QHD i jednocześnie obsługiwać HDR. Zapewnia to najlepsze wrażenia w grach i pozwala cieszyć się grami na konsolę nawet z monitorem QHD. Gorąco zapraszam, żebyście sobie sprzęcik obadali, link do niego w opisie. Monitor jest bardzo fajny, jak widzieliście, można obracać i ustawić go w dowolnej pozycji, jaka nas interesuje. Ja sobie na nim dzisiaj będę testował wasze gry, a jakie okazały się najlepsze, to zaraz się przekonamy. Zaczynajmy! Alarm, z racji, że nie ma tak wielu gier od was, jakbym chciał, żeby było, trochę wam pomogę. Na przyszły odcinek, od teraz będziemy organizować konkurs z danej tematyki na każdy kolejny odcinek, żebyście wiedzieli, jakie gierki najlepiej robić, żeby mieć pewność, że zostaną pokazane na odcinku. Temat na gry na kolejny odcinek: Bilon i Kropka, porwani przez Jacka Sasina. Temat jest otwarty, co z nim zrobicie, należy do was. Do dzieła, wysyłajcie oczywiście na gra@opowidmo.tv. Do tegoż samego maila przysłaliście trochę prac, które dzisiaj sobie obejrzymy. Wiadomość dla ciebie, 20 tysięcy złotych tygodniowo na bitcoinach. To by oznaczało, że podczas sprawdzania wstępnie gier i kwalifikowania ich do odcinka. Czekaj, zanim opuścisz, masz zamiar zrezygnować z jednego swoim rodzaju systemu handlowego, dzięki któremu możesz zrobić dziennie 9 tysięcy złotych, tak? Tragiczny wypadek, Robert Lewandowski stracił wszystko. Co tu się, Pattern Trader, mam swój filmik na YouTubie? Nieważne kim jesteś, nieważne jaka droga przywiodła cię na te... Eugenę Murawiowa, kanał na YouTubie. Pracuję 30 minut dziennie, to tak jak YouTuberzy. Dlaczego wszystkie banki obawiają się Małgorzata Rozenek? Co tu się wydarza? O, tu proszę, depozyt, Bitcoin Era i tu widać bogatą panią, która z tych bitcoinów se właśnie zarobiła. Rodzina Barka miała problem, by związać koniec z końcem, bo pełne nadziei, że platforma Bitcoin Era będzie mogła zmniejszyć jego obciążenie finansowe. Tak było właśnie. W ciągu godziny od wpłaty 956 zł oprogramowanie zaczęło dokonywać transakcji w moim imieniu. Całkowity zysk 287 zł, a to wszystko trwało mniej niż 5 minut. Wkrótce zacząłem zgarniać gotówkę jak lody i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Teraz wiem, dlaczego Małgorzata Rozenek jest w wyśmienitym humorze przez cały czas. Pod koniec dnia zrobiłem ponad 3236 zł zysku. Byłem tak podekscytowany, że ledwo spałem. Cudowne. Tapeta na dziś, słuchajcie, żeby trochę uwydatnić zwycięzcę, zmienimy trochę podium. Ja myślę, że podium od dawna powinno wyglądać w ten sposób. Jeżeli chodzi o miejscówki, mam miejsce pierwsze, drugie oraz nieskończone. Myślę, że wszyscy już wiemy, że Bitcoin Era jest super, więc moim zdaniem miejsce pierwsze musi być oznaczone jej logotypem. Miejsce drugie pod względem wiarygodności, tuż za Bitcoin Erą, znany lekarz dr Edgar. Przywitajmy go wielkimi brawami, właśnie on. Miejsce ostatnie, bo wiemy, że to takie budzące najmniejsze zaufanie społeczne. Wszyscy wiedzą, że tam no raczej ciężko o coś poważnego i prawdziwego. A ta osoba, która będzie symbolem tego miejsca, no wszystko co robi tylko dla pieniędzy, w przeciwieństwie do miejsca pierwszego i drugiego. Powitajmy Radosława Kotarskiego. Dzień dobry, Radosławie. Myślę, że będziesz bardzo dobrze symbolizować miejsce 999. Tutaj oczywiście, no jesteśmy w Polsce 2050, więc niebo jest czerwone, bo już dawno apokalipsa. Słońce myślę, że będzie czarne, tak jak czarne są nadchodzące dni dla mniejszości seksualnych w naszym kraju. Słońce natomiast się uśmiecha, gdzieś w ten sposób mniej więcej. To będzie nasza tapeta na dziś. Prezentuje się pięknie, Radek, to nawet go tu nie widać prawie, że ja myślę, że to dobre miejsce dla niego. I zaczynamy. Gra Arek Montażysta nadesłał Ahezami Studio. Witaj tu, Ahezami Studio. Przez 4 tygodnie pracowaliśmy nad grą Arek Montażysta, która jak tyle jest powiedziane, wcieli się w montażysta Arka, który ma wykonać wszystkie zadania zlecone przez Gimpera. Gra wygląda na szybką, lecz taką nie jest. Gra ma wiele nawiązań do gier, seriali, memów. Wszystko w tej grze, co wygląda na coś, to da się kliknąć, jest do kliknięcia. Rób zadania po kilka razy. Błędy ortograficzne to znak rozpoznawczy, niektóre z innych powodów. Co tam, Arulka, sobie myślisz o tym? Par gry o tobie powstają, byczku. Płaca się być montażystą chyba. Pobierz Arka Montażystę. Cyk, mam własnego 3.14. Taka liczba pi. Dobra, no tak to wygląda. Zrób wszystkie zadania. Bindi. W internecie. Zostaw lub usuń memy, przeczytaj sobie wiadomości, upublicznij film. Monterze. Zrób zadania w 25 sekund, jakie są tam pokazywane i to wszystko jest easter egg. Dobra? A, to komputer. Otwórz dysk. A, i włączam. Dobra? Kozak. Na koniec wyłącz. Dzięki za grę. Dziękuję. Długo nad nią pracowałem. Wspomóż nas na zrzutka.pl. Tak właśnie będzie. Dobra, jeszcze raz. Przepraszam. DVD. DVD. Tajne.
No jest krówka? Dobra, okej. Wi-Fi? A, tu są posty. Robienie jeden hawerka, powiedzieć, że są problemy techniczne. Proste, że usuń. Ta grupa jest słaba, usuń. No dobra, to już? Tu jest wiadomości. Gimper woli Fortnite niż Minecraft. YouTube główne źródło dochodu. No dobra, jakieś wiadomości. Wysłano film na kanał. O wow, chciałbym tak umieć. Monter, instrukcja, dość proste. Wygranie zdania pojawiające się na górze ekranu 25 sekund. To tyle powodzenia. No dobra. Kliknij w nożyce, aby przyciąć filmy. Dodaj do filmu efekty. Nie kupuj licencji. Proste, że kup. Pewnie będzie coś się stało. Kupiłeś minerale za wszystkie swoje pieniądze. Przy rachunki nie miałeś pieniędzy. Umarłeś z powodu choroby. Fail. Dobra, to nie kupuj. Zapisz projekt. Kozak. Myślę, że ta gra była równie dobra jak Arek, montażysta. Arku, zapraszam ciebie do wyrażenia opinii w tym temacie. Koks giera, mordo. Idealnie, dokładnie to jak to przedstawiłeś, to tak właśnie wygląda moja praca jako montażysta. Pięknie ci to wyszło. Witam, przesyłam link do gry zrobionej przeze mnie. Granie ma jakieś super fabuły, oferuje dwa zakończenia i około 10 minut gry. To nawet nieźle. Gimpman, Not Silent Assassin. To wygląda jak coś genialnego, ja poproszę. Dobra, Gimpman Silent Assassin. Made with Unity, no proszę państwa, to się zaczyna klatka. Kozak, to właśnie ja. Kampania. Witaj w mieście sympatyków, mieście, w którym powstają najlepsze memy. Niedawno w mieście pojawia się grupa antysympatyków, która zaśmieca słabymi memami. Oczywiście, admini dobrze o tym wiedzą, panowanie nic nie daje. Gimpman, płatny zabójca, którym jesteś ty. Mamy pozbycie się dwóch twórców, Ksucza i Zirfa. Czy to twórcy tej gry, czy coś takiego? Łooo! Alek Sztos. Blue screen. O, co ci jest? Readme. Z tej strony admina. Zanim zaczniesz wykonywać swoją misję, musisz się dobrze przygotować. Zabądź niezbędny ekwipunek, czyli broń i latarkę. Admin B zostawił ci te rzeczy w innej kryjówce nie podąż stąd. Ej, spoko, że mogę do kompa podejść. Poradnik korzystania z vana. Wsad, spacja, w przypadku wywrócenia R. Dobra, dobra, ojojoj, ale menu. Dobra, już chcę... Dobra, trudno, nie będę z tym grać. Nie mogę tego wyłączyć w żaden sposób. Siema, ale miasto. Sztos, jak ja nie mogę. Tu jakiś uśmieszek. No, skrytkę z bronią powinienem znaleźć, nie? O, tu coś się dzieje, patrzcie to. No, elo. O, są bronie. Właśnie odblokować dostęp do latarki i broń. Zmienić na dłonie 1, latarka 2, AK-3. Ło, kozak. No, kałach potężny. Ja pierdolę, się przestraszyłem, miałem głośniki podgłośnione na maksa. Dobra, gdzie są te gnoje? To trzeba znaleźć. Czy te drzewa się poruszyły, czy coś? No, zmniejszają się te drzewa, jak na nie popatrzę. To jest creepy. Może to te drzewa muszę... Żadnego achievementa. O, tam jest droga, dobra, idziemy nią. Czy te wszystkie drzewa też będą tak robić? A tu vana chyba powinienem wziąć i vanem wyjechać z tej gry, nie? Tak pewnie nie, a ja tu na piechotę idę jak... Głupek. Nie dość mądry jestem na tą grę ewidentnie. Ale dobra, tam już jest domek. Myślę, że tam będą antysympatycy, których sobie załatwimy, słuchajcie. A się pochowali, wiedzieli, że przyjdę. Ta, nikogo nie ma. Beka. Kozak drzewa. Kozak chata, no kto by nie chciał tu mieszkać? Na pewno jakąś wiadomość zostawili. Nie mam nakliknąć, aż szlak by to. Dobra, wiecie co? Gra Gimpman Silent Assassin ląduje w kategorii Jerzy Zięba. Myślę, że tyle mogę dla ciebie zrobić, kolego. Ach, Arka montażysty nie przydzieliłem, mój Boże. Gra Arek montażysta wędruje oczywiście do kategorii Radosław Kotarski. Lecimy dalej. Widmo Worker, siema, mam dla ciebie grę na konkurs. Grę włożyliśmy bardzo dużo pracy i naszego cennego czasu. Mam nadzieję, że gra ci się spodoba. 3 tygodnie to trochę mało, więc nie wszystkie nasze pomysły zostały zrealizowane. 3 tygodnie to już coś, sprawdźmy co tutaj się dzieje. Ło, jest fałeczka, patrzcie. O 30-letnim Mariuszu, który podjął się pracy w wielkiej organizacji światowej o nazwie Widmo, założonej przez Tomasza Gimpera Dziełowego. Install Instruction, to jakaś grafika w ogóle, ten. Pobierz i rozpakuj, no jedziemy z tym. Ło, jestem z Bilonkiem. Halo, halo! Dobra, start. Rok 2025. Mariusz siedział na schodniku pod swoim byłym blokiem, w którym kiedyś mieszkał. Biedak stracił pracę w okresie pandemii koronawirusa. Lecz pewnego dnia nad Mariuszem stanął człowiek, który zmienił jego życie. To był cały ja. Tomasz Gimper Działowy. Ale krawat za krótki. Halo, w ogóle kolego, co to ma być? 5 lat później. Widmo zostało największą firmą. Też wieżowiec, Fałko. Mariusz po 5 latach został przeniesiony do głównej siedziby Widmo. Dostał dom i podstawowe rzeczy do przeżycia. Dzień dobry, tu asystentka pana Tomasza Działowego. Przypominam, że ma pan dziś na 8 do pracy, proszę się nie spóźnić. Jak chłop pracuje 5 lat, to chyba nie musi mu asystentka przypominać, na którą ma przychodzić. No dobra. Kliknij E, by włączyć komputer. Kliknij lewym, by przenieść. Ło, patrzcie na to. Klasa. www.przeglądarka.pl. A mogę coś wpisać? Nie mogę. Food Eat Bank Dog Hub. Samotne pieski w twojej okolicy. Sprawdź teraz. I co? A to tylko takie, dobra. Food Eat. A mogę coś zamawiać. Ilość batoników. Bank, sprawdź stan konta, 100 zł, powrót, historia konta. Albo została wyczyszczona, albo jeszcze nic nie kupiłeś. Ale mam tapetę, kozak. Batonik.
Ej, można przerzucać... Ka, moje psy. Ale spoko, dobra, a jak zjem... O, to znika baton. Spoko. Napiłbym się chyba trochę. A nie, full mam. Znaczy mam jedzenie, picie, zdrowie, energia i higiena. Kliknie, by się umyć. Okej? Okay? Tu się mogę myć. To taki całkiem niezły symulator to jest. Tutaj mogę się wyspać. No dobra, ale my idziemy do pracy. Hop. Dzień dobry. Nie mam czasu. Naprawdę, u nas w firmie zawsze jest czas, żeby sobie pogadać. Natomiast toaleta, dobra. Otwieramy drzwi. Dzień dobry, witam. Hej. Czego tu szukasz? Ty już? Hej. Nie mam czasu. Stos. Oto wygląda jak jakieś stanowisko wolne. Mało mili są tu ludzie w tym widmo. Nie mam czasu. To Mandzio tu stoi na pewno, czeka na... Nie wiem, na co czeka w sumie. To coś jest? O, mogę gdzieś wejść. Elo. Czego tu szukasz? Kozak firma. W takiej zawsze chciałem pracować. Pozamykani w tych klitach i wszyscy ten, dobra. Mogę się do jakiegoś stanowiska? Nie. Mam jakąś informację, jak moje stanowisko, który ma numer? O, maszyna wendingowa. Mogę sobie batoniczka kupić? O, mam batona. Stos. O, wykrzyknik, jest quest. Hej, ty chyba jesteś ten nowy. 5 lat tu pracuję. Ja jestem Adam, szef tego piętra. Ja jestem Mariusz. Hej, jestem Mariusz. Hej, co mam... Opcję dialogową wybieram. Hej, jestem Mariusz. Wiem, jak masz na imię. Dobra, trzeba wziąć się do pracy. Mamy zapoznać się ze swoim stanowiskiem. Łącz komputer, rozciąć się w fotelu. Twoje stanowisko to A1. No to zadania teraz na pewno nie przegapię. Dobra, próbuj włączyć komputer na twoim stanowisku. To jest F1. A1, to tu. Cox. Ojoj, komputer się zepsuł. Zgłoś to przełożonemu. Co się dzieje? Czego potrzebujesz? Ale gówno w tej pracy dajcie komputery, które same się psują. To akurat fakt, przyzwyczaisz się. Co to za gadka? Trzeba to zgłosić do serwisu. Serwis, komputer się zepsuł, zgłoś go do... Co? Dobra, a chłop nie wygonił z serwisu ostatnio jak tam byłem. Halo, czym mogę pomóc? Bum bum. Wszystko w porządku? Komputer się zepsuł. C2. To niemożliwe, to stanowisko działa. A skąd wiesz? A1, dobra, sprawdzę to. Ale mam prośbę. Przyniesiesz mi batonika. Am. Chryste, panie. 10-latek robił tę grę, nie? Jestem przekonany. Gimpera same dzieci oglądają. Wydało się. Próbowałem zatuszować straszną prawdę, ale... Chociaż w takim wieku umieć zrobić taką gierę, to szacun. Tak, w gruncie rzeczy. To jest jakieś 3D, można sobie chodzić. Fizyka jest. Patrzcie państwo. Proszę bardzo. Dzięki za batonika. Trzymaj tu 10 zł. A, ale mnie ząb rozbolał. Wiesz co, trzymaj tego batonika i ten hajs, ja i tak nie dam na tego zjeść. Zajrzyj do szefa, pewnie już się niecierpliwi. Pewnie nie umiałeś zrobić, żeby batonik zniknął. Liczę, że coś się wydarzy w przeciągu następnych 30 sekund, bo gra traci swoją szansę pomału. Czego potrzebujesz? Co mam teraz zrobić? Zniesienie tych dokumentów do stanowisk. Z2, F1, B2, o mój Boże. Dobra. Nienawidzę być nowy w pracy. F1, to tu. Co, nie mam czasu? A ty, co? To, ja mam jakiś dokument? No szlak by to. Dobra, mogę wziąć ten na samym dole i żeby mi podniosło wszystkie? Niestety nie. O dobrze, to będę musiał każdy raz zawracać po dokument. Kocham swoje życie. Siema, Eniu. Dawaj ten dokument. Halo. Co? O, jest tu. Dokumenty się zacięły. Dobra, bardzo mi przykro. Nie będę pracował w takiej firmie. Gra Widmo Worker wędruje do kategorii Jerzy Zięba za dobre chęci. Witaj Tomasz, razem z moim wyimaginowanym jednoosobowym studiem pod nazwą Bad Game Studio chciałbym ci przekazać naszą grę. A, i to ogrywaliśmy w jakimś odcinku, ale chyba to nie weszło finalnie, nie? Sprawdźmy. Wisman. 802 mega. Mój Boże, co tu się... Co? O, tutaj się robi poważnie. Bad Game Studio. Dzięki za ruchanie mi uszu. Legendarnej sceny, legendarne rozpoczęcie. Z góry. Wisman, Ear Rape. Tak mogę grać. I co? Aha, wszystkie monety pozbierać, wszystkich kulek pounikać. O nie, dostałem. Zdobądź 10 monet. Szybko. Dobra, jest druga. Trzecia. Tędy mogę. Czwarta. Oj. Dobra. Sztos. Ej, easy. Ogarniemy to. Że nie zrobisz nawet pompki na poręczy. Jakie tam poręczy? Mordo, co ty gadasz? Mieliśmy tu razem... O, zmienić... Nie, zapętliło się. Halo, miałem nawijać. Moje podniebienie domaga się mięska, więc na kęsa cię gorąco zachęcam. O nie. Ja nie waga ciężka, a piersi jagnięca metabolizm napędza. To mogę poręczyć, że nie zrobisz nawet pompki na poręczy. A i znowu refren? Dziwnie. Dobra, 10 monet, elo. Brawo. Ej, poziom drugi. Idziemy dalej. O Jezu, jakie duże. Zbierz 13 monet. Co to się dzieje w ogóle? Co to są za odgłosy? Mandzie tutaj gonią. Pieniądze, co? A zmienia się prędkość kulek. Dobra, tam to bym olał. O szlak. Co to jest za chory soundtrack? Dobra, idziemy tu. Trzeba znaleźć jakieś monety. Tam jest, tylko trzeba przejść koło tej kuli. Jest szósta. O, dobra,
trudno. Ale za dobry soundtrack Wiseman wędruje na miejsce pierwsze. Bitcoin Era czeka. Konkurs tworzenie własnej gry. Witam, przesyłam link zawierający grę, którą stworzyłem do konkursu. To trochę późno sprawdzam, ale nie szkodzi. Symulator Gimpera, poproszę. Wow, Fitik grzeje. A potem ściemy brnęli dość tych aferek. Mam bolić się, kolego, po co to robisz? Już tym działam sam. Nie zatrzyma nas, moje ziomy. Robię się, no ja też robię sobie, bracie. RPG Maker, robi się poważnie. Cześć, czy chciałbyś przeżyć bardzo emocjonującą przygodę i zarobić dużo hajsu? Czy od razu grać w drugą, mniej emocjonującą? Przygoda. Zapytaj się, gdzie jest Bilonek. Bilona jakiś ziomo porwał, poszedł tamtą stronę. Imper, Soldier. To idziemy za ziomem, co porwał Bilona. Nie musisz iść dalej, ale można iść na coś ciekawego, nie jest to potrzebne, ale idziesz bardzo długo. Jeszcze czegoś przejść grę, to idź do tamtych drzwi. Nie no, idę poważną rzecz. To jest kanion Izaka. Spoko loko. Stogie. Ej, stos. Ło? Gdzieś mnie wyrzuciło. Facebok. Hał, hał, cześć, to ja Kropka. Ja wracam do domu, tylko powiesz mi, gdzie mam iść. W tamtą stronę, w tamtą stronę. Nie powiem. A. Dobra, to w tamtą. Źle mówisz, na pewno nie w tamtą. I co, wracasz do domu? Ej, Kropeczko. A, Kropka se łazi, dobra. Odpowiedzialny właściciel, to ja. Właśnie tak, o, tutaj jestem. Cześć, dziadku. To są jakieś tajemnicze drzwi, nikt nie odważył się do nich wejść. Drzwi na środku wszystkiego. Co to jest w ogóle? A, gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Jakiś płot? Tory? Nie, to krata. O, schody tajemnicze. Gimper, to ty, chodź tu szybko. Nie, ja uciekam. Popełnij złą decyzję. Może zmienić decyzję, może dawać Bilonka. Przejrzeć te fabuły. Okej. Okay. Gimper, to ty. Okej. Okay. Tu ktoś jest. Co to za gra? Strzałki. Podkoszulek z lumpa. Podka szczęścia. Maczuga. Walcz. Duch Emergen. O, elo. Podkoszulek Rickzone found. Przebacz duchowi, uciekaj z Bilonkiem. Uciekaj z Bilonkiem. Miał. Cześć, Gimper. Jakieś miasto w ogóle. Sklep z magikami. Kurde, tu w ogóle jest trochę kontentu w tej gierce. Pub. Elo. Chcesz kupić HP? Tak. To już? Kozak pub. Kantor. Ej, chłop trochę zrobił tych rzeczy. Dobra, uciekłem z Bilonkiem i co? Czy chciałbyś kupić ten dom za 100? Tak. Kurde, można za chatę kupić nawet. Śpi. Cześć, chciałbyś kupić ten dom? 3000 gimporubinów. Ty nie masz tyle gimporubinów. No to dzięki za info, gościu. No co ja mam tu robić? No elo. I walcz o pracę. Narucz jak blołek. To była jazda w tej grze. Masz tę pracę. Gdybyś 400 gier, będziesz mógł kupić CSGO i na nim zarabiać, potem otwierasz widmo i LNB. Co? Pracuj. A jak klikam pracuj, to dostaję pieniądze. Dobra, mam 4 koła golda. To się nazywa praca. Klikasz guzik, dostajesz pieniądze. Dobra, to teraz znajdźmy, gdzie mogę CSGO kupić, tak? Sklep z itemami. Sklep z armorem. Podkoszulek Tommy. Czapka. Peleryna Niewdika. Podkoszulek Calvin Klein. Coś a la hełm. Podkoszulek Louis Vuitton. Zbrojka 1. Talizman 10. Kocham cię, człowieku, który zrobił tę grę. Jesteś moim idolem. Sklep z grami. O, koksuwa. CSGO. League of Legends, sztos. Dobra, jak mogę teraz z tymi gierkami robić cokolwiek? Pracy? No nie, może domek muszę kupić. O, mogę zagrać, CSGO. I samu. O mojej Hot 16 Challenge jesteś... Wygrałeś. League of Legends. Izak. Jaki to ma sens? Graj. Aha, bo to było ćwicz grać to, co miałem wybrane. Ło, Izak i samu obaj teraz. O nie! Halo! O, przegrałem. Przegrałeś. O nie, trzech. Dobra, uciekam. Zostałeś bana na 5 minut. Dlaczego? Nagrywaj. Nagraj Overwatcha. A, zarobiłem 500 gimporubinów, okej? Okay? Ale dziwne. Nagraj żarty, żeby podbić statystyki. 100 gimporubinów. Kuchnia. O, psy, halo. Cześć. Ojoj. I Bilonek, cześć. Właśnie tak se gadam z psami. Jakaś skrzynka tam jest. Sprawdźmy, co to. Znalazłeś stówkę. I to jest dobry akcent, który możemy zakończyć tę gierkę. Kochani, Gimper Simulator ląduje na miejscu pierwszym. Obok Wismana w kategorii Bitcoin Era. Wysyłajcie gry. Przypominam, fabuła. Bilon i Kropka porwani przez Jacka Sasina. Robicie z tym, co chcecie i wysyłacie na gra@widmo.tv. Czas macie, powiedzmy, że do 15 grudnia, bo wtedy sobie jakoś nagram, albo trochę wcześniej może nagram odcinek. A jeszcze na koniec przypominam wam tylko, moi drodzy, o sprawdzeniu niesamowitego monitora HDMI. Link do niego znajdziecie w opisie i trzymajcie się ciepło. Cześć!